W tym filmie rozmawiamy o prestiżowej nagrodzie Golden Boy dla najlepszego piłkarza poniżej 21 roku życia, do której w tym roku nominowany został Krystian Bielik. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu i ocenianiu. Tak niewiele wystarczy, aby mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki! Nagroda Golden Boy przyznawana jest przez dziennikarzy młodym zawodnikom grającym w Europie, którzy na przestrzeni roku kalendarzowego wywarli na obserwatorach największe wrażenie. Nominowany może być tylko zawodnik poniżej 21 roku życia. Zapoczątkowana została w 2003 roku przez włoski magazyn Tutto Sport. Na ten moment największymi periodykami dopuszczonymi do głosowania są niemiecki Bild, francuskie L'Équipe i France Football, hiszpańskie Marca i Mundo Deportivo, holenderski The Telegraph i brytyjski The Times. Każdy głosujący ma 5 głosów, wartych odpowiednio 10, 7, 5, 3 i 1 punkt. Dotychczas od 2003 roku plebiscyt wygrywali kolejno Rafael van der Vaart, Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Sergio Aguero, Anderson, Alexandre Pato, Mario Balotelli, Mario Götze, Isco, Paul Pogba, Raheem Sterling, Anthony Martial, Renato Sanchez i Kylian Mbappé. Jak już zostało wspomniane, w tegorocznej edycji nominacją wyróżniono reprezentującego Arsenal Krystiana Bielika. 20-letni środkowy obrońca miał poważne problemy zdrowotne, które znacząco utrudniły mu potwierdzenie swojej przydatności. Wielokrotnie był jednak chwalony przez Arsena Wengera. Nie wiadomo, jaką decyzję względem Polaka podejmie Unai Emery. Na ten moment podano wstępną listę 100 kandydatów. Każdego miesiąca z listy skreślonych zostanie 20 nazwisk do ostatecznego rozstrzygnięcia. W listopadzie spośród ostatnich 20 zawodników wybrany zostanie laureat nagrody. Najciekawsze nazwiska, które nominowano w tym roku: Carles Alenia, Barcelona, Trent Alexander-Arnold, Liverpool, Patrick Cutrone, Milan, Matthias De Ligt, Ajax, Kai Havertz, Leverkusen, Justin Kluivert, Roma, Alban Lafont, Fiorentina, Kylian Mbappé, PSG, Martin Odegaard, Real Madrid czy Christian Pulisic, Borussia Dortmund. Wśród nominowanych sporo ciekawych zawodników, którzy zdążyli już pokazać sporo dobrego futbolu na europejskich boiskach, ale wydaje się, że murowanym kandydatem do obrony tytułu jest Mbappé. Warto dodać, że gdyby tak się stało, byłby pierwszym zawodnikiem, któremu udała się taka sztuka. Młody Francuz miał bardzo udany sezon klubowy, ale istne szaleństwo wokół jego osoby rozpętało się po bardzo efektownych występach na mundialu. Zawodnik wraz z kolegami wywalczył końcowy sukces, a indywidualnie przypadło mu miano najlepszego młodego zawodnika. Jest też w gronie 10 piłkarzy, którzy rozstrzygną między sobą kwestię tegorocznej nagrody FIFA The Best. Warto podkreślić, że FIFA nie nominowała chociażby Neymara. Ciekaw jestem waszego zdania na temat tej nagrody. Również uważacie, że Mbappé będzie bezkonkurencyjny? A jeśli nie, to kto może być dla niego największym rywalem? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i już niedługo kolejne materiały. Prosto z kanapy rezerwowych.